Siemano, z tej strony Kosiorskiej. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat Health Powding Heroin Battle, czyli fajny event stworzony pod Peppy Girls. Gramy na Peppy Girls, najlepiej jakbyśmy mieli Peppy Girls w postacie, ponieważ często jest praktycznie zawsze od chyba 6 czy 5 poziomu misja, gdzie potrzebujemy 4 postacie Peppy Girls w drużynie. Na szczęście nie 6, bo zawsze to nam daje troszeczkę możliwość jakiejś zmiany. I każdy z poziomów ma jakiś swój specjalny, unikalny trik. Ja wam pokażę moje drużyny, powiem pokrótce, o co tu chodzi i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie będę pokazywał walk. Stawię na YouTubie 2 bodajże walki. To jest też ciężko nagrać, to nie jest prosty event, często zależy od farta. Tak jak pierwszy poziom jest pan. I pan nas siluje wszystkie super ataki i generalnie chodzi o to tylko, żeby łapać rainbow orby. I tam jest dużo jakby rund, także trzeba po prostu te rainbow orby cały czas łapać przed jakby zakończeniem tych wszystkich tur, bo mi się już tak udało rozprzegrać, także to może trochę trwać. Druga sprawa, drugi etap to jest, że przeciwnik nam obniża ki i przegramy, jeżeli nie będziemy robili kilka super ataków w turze. Generalnie tu nic specjalnego się nie dzieje, nie mamy support itemków, tak samo jak na pierwszym etapie. Chichi nie możemy zastanować. Większość tych przeciwników tutaj możemy obniżać im atak, możemy obniżać im def, możemy ich stunować, możemy ich silować, także też to miejcie na uwadze, bo to jest mega ważne. Tutaj często potrzeba takich rzeczy tu używać. No i ona po prostu raczej tu ma taką redukcję obrażeń, że jak jej nie przebijemy po jakimś tam levelu, to będzie zero damage'a. Także tutaj nic specjalnego. Lunch. Tak, jakby ona się transformuje, to też jakby przeszedłem po prostu na damage'u, nawet nie patrząc na to, jaką ma fazę. Także jak chcecie, to możecie użyć support itemku, także możecie sobie pomijać którąś fazę, która was, dla was jest problemem. Dla mnie nie był ten evencik jakimś problemem. Bulla jest tragiczna. Bulla to jest w ogóle jakieś nieporozumienie. Ja nie wiem, kto to zrobił. W sensie, może i by było spoko, gdyby nie miała jakimś cudem, czasem. Zobaczcie, be aware that she will frequently launch extremely powerful super attacks. Generalnie ona robi tylko super ataki. No i tam powiedzmy, że jeszcze przeżyje, jeżeli moja Bulma, LRK ma guarda i otrzymuje 300 tysięcy damage'a. Powiedzmy, że to przeżyje. Ale jeżeli co jakiś czas ona bez powodu, Bulla robi damage, 12 milionów obrażeń super atak, po prostu robi, bo robi, nie ma na to ostrzeżenia, nie ma na to taktyki, tak mi się wydaje, to jest chore. Po prostu to jest chore, bo potrzebujemy dodge'a zrobić, kiedy nawet nie wiemy kiedy. Także na Bulmie często potrzeba dodge'a i jest to bardzo polecane. No dobra, ale tutaj jeszcze Bulla jest też takim fajnym taktycznym eventem, gdzie mamy za zadanie zbierać jak najwięcej orbów. Rainbow orby się w to nie wliczają, żeby jej się zaświecił pasek i wtedy na następną rundę ma minus 20% redukcji obrażeń. To bodajże idzie ze 100, także dopiero gdzieś tam za drugą taką turą, trzecią możemy zadawać jej obrażenia. Także to jest trochę wyzwanie. To był jeden z cięższych eventów, który grałem tutaj. Kolejny to jest Android 16. Zwiększa sobie atak def, a obniża nam z każdą kolejną turą, więc czym dłużej gramy, tym ciężej. Nie znam sposobu, żeby to jakoś mega szybko pokonać. Próbowałem używać itemów, które zwiększają atak w zależności od złapanych orbów. Nie. Widel potrzebuje, żebyśmy używali jakby użycie unarmed superataków. Zwiększa jej ten paseczek. I jeżeli nie uzupełnimy go, to się pojawi Great Saiyaman, czyli drugi poziom. Jakby ja nie miałem sytuacji, żeby on się nie pojawił od razu. Także to nie wiem, czy to dałoby się pokonać ją w pierwszej turze, czy nie. Wydaje mi się, że i tak jakby na drugą fazę ona sobie odnawia HP, także ta pierwsza, jak powiedzmy, dobra, tu na pierwszym etapie można silować, stunować, bodajże wszystko. Na drugim etapie mamy już dwie postacie. Tu na przykład Jiren jest fajny, można go teoretycznie użyć, ale on nie zawsze zestunuje, bo mamy dwóch przeciwników. I tak, super tech to jest ten Great Saiyaman, którego można stunować i zalecam to robić, stunować, silować, odejmować mu atak. Ale Widel nie możemy stunować, silować, możemy jej odejmować atak, także musicie to trochę taktycznie rozegrać. Ja pokonałem pierw
Widel, potem Great Simona, chociaż jeżeli pokonać pierw Great My Future wydawała się dla mnie też takim mega wow, będzie ciężko, ponieważ pierwsza faza mamy pięciu przeciwników. Co ciekawe, zobaczcie, nie mamy tu super czy extreme typu, tylko mamy zwykły AGL, Tech, STR, PHY. Także to jest typ bez przedrostka super czy extreme, także my zawsze naszymi zdokanowanymi postaciami już mamy trochę przewagę nad nimi w stosunku do przewagi typu. No i tutaj po prostu dobrze by było, możemy ich stunować, generalnie pokonujemy ich jak najszybciej, bo nie są mega silni pod względem zdrowia. Następnie mamy Super STR, Mai i Trunksa, no taką malerkę do bicia. I tu chyba po czterech turach, tak czy tak, przeniesiemy się do kolejnej Super AGL fazy. Także no, mi się go nie udało pokonać i raczej nie jest to takie proste. W każdym bądź razie można sealować, można uniki robić. Natomiast trzecia faza, super AGL typ. Nie możemy robić mu seala, nie możemy stunować. Także tu już jest trochę inna sprawa. I no właśnie, nie możemy robić uników, czyli zawsze nas przeciwnik trafi. No i trzeba po prostu go pokonać, zanim on zrobi eksymi. No i Bulma tu się bardzo nie chce jakby określać, bo jeszcze jej nie grałem, także no, ciężko mi coś powiedzieć. Generalnie jak widać, pierwsza faza, trzeba zbierać Rainbow Orby, fajnie by było mieć postacie, które je zmieniają, także jeżeli trzeba zmieniać coś, to najlepiej poszukać postaci, które to robią, tam w efekt skillsach, w filtrze. Drugi atak nam jakby obniża ki, także i musimy robić super ataki, bo inaczej przegramy. Trzeci etap. No, jakby tu już powiedzmy, że po prostu damage. No i tutaj ostatnia faza, jeszcze zwiększa się atak TF z każdą turą. I jeszcze jest ciekawe, bo w zależności od tego, jakiego przeciwnika mamy, to jest w zależności od damage'a, jaki zrobimy w trzeciej fazie, w zakończeniu trzeciej fazy. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem, nie. Taktyka mniej więcej obgadana, to też z pamięci, powiedzmy, że po przejściach pojedynczych niektórych eventów, także tak wyglądają drużyny, tu zmiany orbów najlepiej na Rainbow, jakieś uniki, żeby przetrwać, bo właśnie nie pokonujemy tam przeciwnika przez super ataki, tylko przez przetrwanie tur. Tutaj też no, jakby trałem tą samą drużynę, jednak tu chyba lepiej było już nie robić tych Rainbow orbów, tylko zwykłe. Tutaj jest Master Roshi, ponieważ był potrzebny do drużyny. Tak jak mówiłem, niektóre misje mają 4 Pepigals, a niektóre jeszcze dodatkowo oddzielnie Master Roshi, co jest trochę problematyczne, jeżeli ktoś nie summonował na nowym Master Roshi, a raczej tego nie robił. Bulla tu drużyna jest jak widać, o coś takiego, to jest też mega taktyczna moja drużyna. Miałem Ghost Usher na support itemek i tak, oni robili Ghost Ushera. On ginął, nam też wtórę mijał. Tu robiłem Ghost Ushera w trudnych sytuacjach. Ona na Frienda mogła stunować. Ona też może stunować. Tu były uniki. Także to była mega taktyka, żeby przetrwać jak najwięcej tych tur, a potem bić. Android 18. To jest jeszcze jakby drużyna pod Master Roshi, czyli takie zwykłe coś. Generalnie grałem to pewnie podobnym, tym samym, co teraz te cztery główne postacie Pepigals były raczej niezmienne. Bardzo mi się podoba tak Hawaii. Fajna postać, fajnie wygląda, fajny, ma super atak z takim młotkiem. Ma uniki, ma damage, ma stuna, ma wszystko. Bardzo fajna postać, która tu się idealnie sprawdza. Raczej nigdzie indziej. Jeszcze My Future i to tyle, co mi się udało tutaj osiągnąć. Także wbrew pozorom oni nie byli to za tak dobrzy. Dobre, one nie były, jak mi się wydawało, jak być powinny. Lubię tą melerkę, ale już czasy jej odpadają. No i generalnie, jeżeli nie macie Bulmy, jeżeli nie macie jakichś tych starych Ezo postaci, to będzie ciężko. Dobra, dajcie znać, jak wy macie jakieś taktyki czy inne porady w komentarzu. Trzymajcie się, cześć.